Szanowni Państwo, program Komitetu Wyborczego Wyborców Przyjazna Gmina Boguchwała nazwaliśmy programem na szóstkę, dlatego że składa się z sześciu bardzo istotnych dla życia każdego z mieszkańców naszej gminy obszarów. Są to bezpieczne i zadbane otoczenie, nowoczesne rozwiązania komunikacyjne, sprawna i przyjazna administracja, więcej kultury i sportu, wyższa jakość edukacji, atrakcyjne miejsca pracy i wsparcie przedsiębiorstw. Zaproponowany program przez Komitet Wyborczy Przyjazna Gmina Boguchwała ma tworzyć w każdej miejscowości naszej gminy przyjazny klimat do życia mieszkańców. To program ambitny, ale realny do osiągnięcia. Program, który stawia na rozwój i nowoczesność, ale ma wspierać również tradycje narodowe i chrześcijańskie. Nasza gmina potrzebuje nowego spojrzenia na rozwój, potrzeby mieszkańców i sposób zarządzania. Kilka dni temu rozpoczął się rok szkolny. Na terenie naszej gminy ponad 1700 dzieci rozpoczęło naukę w szkołach podstawowych i ostatnich klasach wygaszanych gimnazjów. 800 dzieci poszło do przedszkola, a w ramach opieki żłobkowej pozostaje 100 dzieci. 120 uczniów uczęszcza do liceum. To czas, w którym wszyscy zwracamy szczególną uwagę na edukację, na jej dostępność i jakość. Dlatego postanowiliśmy, że omawianie założeń naszego programu zaczniemy od punktu nowoczesna jakość edukacji. Główne zadania w obszarze wyższa jakość edukacji są następujące. Rozbudowa i modernizacja bazy oświatowej. Szanowni Państwo, zwiększa się liczba uczniów w naszych szkołach. Zmieniła się również ustawa oświatowa, która wydłużyła okres nauki w szkołach podstawowych z 6 do 8 lat. To powoduje, że zaczyna nam brakować sal lekcyjnych. Priorytetem dla nas jest prowadzenie zajęć w systemie jednozmianowym. Dlatego niezbędne są inwestycje budowlane. Taka rozbudowa szkoły trwa już w Kielanówce. Przygotowana jest też rozbudowa szkoły w Mogielnicy, ale czekają też następne szkoły, chociażby w Woli Zgłobieńskiej. Ważna jest również modernizacja już istniejących budynków, jak chociażby sali gimnastycznej w Nosówce, przed którą właśnie stoimy. Kolejnym ważnym zadaniem jest zwiększenie dostępności do opieki żłobkowej i przedszkolnej. Obecnie na terenie naszej gminy funkcjonują 3 żłobki w Boguchwale, Racławówce i Nosówce, ale liczba chętnych jest dużo większa. Chcemy, żeby powstawały kolejne żłobki w miejscowościach, w których jest to najbardziej potrzebne. Podobnie sprawa wygląda, jeżeli chodzi o przedszkola. Co prawda obecnie w każdej z naszych miejscowości funkcjonuje albo przedszkole, albo punkt przedszkolny, ale liczba miejsc w nich jest ograniczona. Chcemy rozbudowywać albo budować nowe przedszkola tam, gdzie jest to najbardziej potrzebne. Równocześnie chcemy wprowadzić do przedszkoli zajęcia dodatkowe. Oprócz języka angielskiego, chociażby zajęcia logopedyczne czy zajęcia z gimnastyki korekcyjnej. Kolejna sprawa to poprawa jakości edukacji w naszej gminie. Chcemy wprowadzić 4-punktowy program poprawy jakości, który będzie składał się z następujących elementów. Przede wszystkim doposażenie pracowni w nowoczesne pomoce dydaktyczne. Chodzi tutaj głównie o pracownie informatyczne, ale również o pracownie, w których nauka przebiega na bazie eksperymentu, czyli chociażby pracownie fizyczne, chemiczne, geograficzne czy biologiczne. Chcemy doposażyć nasze szkoły w sprzęt do robotyki, a także na przykład drukarki 3D, po to, żeby uczniowie mogli wyjść na rynek pracy z aktualnymi wiadomościami i umiejętnościami. Drugi punkt tego programu to szkolenie nauczycieli. Mamy dobrych nauczycieli, ale postęp technologiczny oraz zmiany w zakresie dydaktyki sprawiają, że ciągle trzeba się kształcić. Chcemy to umożliwić naszym nauczycielom po to, żeby wiedza przekazywana naszym uczniom była aktualna i żeby do nich w jak najlepszy sposób trafiała. Trzeci punkt tego programu to poszerzenie oferty zajęć dodatkowych dla dzieci o zajęcia z programowania i robotyki oraz zajęcia z języka angielskiego z native speakerem. Czwarty, ostatni punkt to ulepszenie systemu stypendialnego dla dzieci zdolnych.